Oto mój misiu, dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Kapelusz tu, kapelusz tam. Witajcie drogie dzieci i drodzy rodzice. Dziś opowiem Wam o niezwykłej przygodzie misia Brązusia, naszego ulubionego misia, który pewnego dnia podczas spaceru po lesie zauważa wszędzie różne kapelusze. Na początku wydawał się to być zwyczajny spacer. Miś Brązuś podziwiał piękno drzew, śpiew ptaków i szum strumieni. Jednak gdy przeszedł przez polanę, zobaczył coś naprawdę niesamowitego. Wszędzie dookoła leżały kapelusze. Kapelusze w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Były kapelusze duże i małe, kolorowe, z kokardami i z kwiatkami. Miś Brązuś nie mógł wierzyć własnym oczom. Co się stało, że na leśnej polanie pojawiło się tyle kapeluszy? Były one tak różnorodne, że wydawało się, jakby każdy z nich miał swoją własną historię. Czy to były kapelusze czarodziejów? Czy może należały do małych leśnych istot? Brązuś zaczął badać to zagadkowe zjawisko. Szedł, śledząc ślad kapeluszy. Z każdym krokiem odkrywał coś nowego i dziwnego. Spotykał zwierzęta, które nosiły kapelusze jako nakrycia głowy. Drzewa ozdobione kapeluszami i nawet kwiaty, które wyglądały jak malutkie kapelusze. Miś Brązuś poczuł, że przygoda będzie pełna niespodzianek. Czy udało się rozwiązać zagadkę kapeluszy? Dlaczego nagle pojawiło się na leśnej polanie? Przekonajmy się. Brązuś wędrował dalej przez las i nie mógł przestać myśleć o tajemniczych kapeluszach. Wszędzie je widział. Raz usiadł na drzewie, aby lepiej widzieć kapelusze. Raz wszedł w strumyk w nadziei, że może znajdzie tam odpowiedzi na swoje pytania. Podczas swojej wędrówki spotykał różne zwierzęta, które nosiły te tajemnicze kapelusze. Był to królik w kokardce w kształcie serca, który tupał małymi nóżkami i śpiewał piosenki, a także wiewiórka w kapeluszu w paski, która gromadziła orzechy i ukrywała je w różnych zakamarkach lasu. Każdy z nich miał inny kapelusz i inne powody do noszenia kapelusza. W pewnym momencie Brązuś natknął się na starą sowę. Sowa miała na głowie bardzo wyjątkowy kapelusz z piórami w kształcie gwiazd. Brązuś zapytał ją, czy wie, dlaczego na leśnej polanie pojawiło się tyle kapeluszy. Sowa spojrzała na niego swoimi mądrymi oczami i powiedziała: mój drogi Brązusiu, te kapelusze pojawiły się z powodu magii lasu. Las jest pełen tajemnic i cudów, a każdy kapelusz reprezentuje jedną z tych tajemnic. Brązuś był bardzo zainteresowany odpowiedzią sowy, ale wciąż nie rozumiał w pełni, dlaczego kapelusze pojawiły się na polanie. Sowa powiedziała jeszcze: to dlatego, że las chce, abyśmy wiedzieli o naszej magii. Kapelusze to nasz sposób wyrażania siebie. Kiedy pojawią się na polanie, to znak, że las chce, żeby każde zwierzę i każda istota odkryła swoją własną magię i podzieliła się nią z innymi. Brązuś zaczął rozumieć, że kapelusze to coś więcej niż tylko nakrycie głowy. To symbol magii, wyjątkowości leśnych mieszkańców. Postanowił, że sam też będzie nosił kapelusz, aby wyrazić swoją wyjątkowość. I tak miś Brązuś szedł dalej przez las, rozumiejąc już trochę więcej. Wiedział, że każdy kapelusz kryje w sobie tajemnicę, a las pełen jest niespodzianek, które czekają na odkrycie. Brązuś, nosząc swój nowy kapelusz z patyczkami i liśćmi, ruszył dalej przez las, czując się jeszcze bardziej pewny siebie.
teraz wydawał się być bardziej szalony. I to właśnie dlatego jego przygoda stała się jeszcze zabawniejsza. Spotkał też kapibarę, największego gryzonia w lesie. Kapibara nosiła na głowie kapelusz w kształcie placka z kawałkami grzybów i serem. Wyglądało to tak śmiesznie, że miś Brązuś ledwo mógł się powstrzymać od śmiechu. Misiu Brązusiu, witaj! Co sądzisz o moim kapeluszu? Miś Brązuś nie mógł wytrzymać i śmiał się głośno. To najbardziej zabawny kapelusz, jaki kiedykolwiek widziałem. Czy mogę go spróbować? Kapibara zgodziła się i razem z misiem Brązusiem odkroiła sobie kawałek z własnego kapelusza. Okazało się, że był to bardzo smaczny kawałek z grzybami i z serem. Jedli razem, śmiejąc się i opowiadając sobie żarty. Kapelusz, z którego można odkroić kawałek placka i to jeszcze z grzybami i z serem. Ich śmiech przyciągnął innych leśnych mieszkańców, którzy też chcieli spróbować kapeluszów innych istot. Była wiewiórka z kapeluszem w kształcie orzecha, królik w kokardce w kształcie marchewki. Tak więc środkiem lasu powstał mały festiwal kapeluszy. Wszystkie zwierzęta tańczyły, śpiewały i śmiały się w swoich wyjątkowych kapeluszach. Miś Brązuś zrozumiał, że magia leżała nie tylko w kapeluszach, ale również w tym, jak potrafili się bawić i cieszyć z siebie wzajemnie. Wesoła zabawa trwała do późnego wieczora, a każde zwierzę było szczęśliwe, że może się podzielić swoją magią z innymi. Miś Brązuś wrócił do swojego lasu, ale z zachwytem wspominał ten dzień jako jeden z najbardziej zabawnych i niesamowitych w swoim życiu. Nauczył się, że ta wyjątkowość może być wszędzie wokół nas, a czasem wystarczy się uśmiechnąć i podzielić się nią z innymi, aby czuć się szczęśliwym. Brązuś szedł dalej przez las następnego dnia i spotkał na swojej drodze elegancko ubranego pana kapeluszowego, który stał pod jednym z drzew z wyrazem zaniepokojenia na twarzy. Misiu, dobrze, że cię widzę, powiedział pan kapeluszowy. Potrzebuję twojej pomocy. Miałem wspaniały plan na zorganizowanie wyjątkowego przedstawienia z kapeluszami, ale teraz wszystkie moje kapelusze gdzieś zniknęły. Wszystko zaczęło się od mojego marzenia, aby przedstawienie było najwspanialsze w historii lasu. Kapelusze były zachwycone pomysłem i same powiedziały, że mogłyby zwiedzać las i poznać, jakie to piękne miejsce, a później na scenie odegrać odpowiednią sztukę w tym temacie. Chciały najpierw zobaczyć, jak żyje się w lesie, aby móc wystąpić w przedstawieniu jak najlepiej. Ale gdzieś zniknęły, nie mogę ich nigdzie znaleźć. Były tak podekscytowane, bo bardzo chciały odkryć sekrety lasu. Pan kapeluszowy dodał: pomóż mi odnaleźć moje kapelusze. Bez nich nie będziemy mogli zorganizować naszego wspaniałego przedstawienia. Chcę, aby każdy kapelusz miał swoją historię do opowiedzenia. Brązuś poczuł, że jest to szansa, aby pomóc. Razem z panem kapeluszowym ruszyli w poszukiwania zaginionych kapeluszy. Miś Brązuś opowiedział panu kapeluszowemu, że wczoraj wszystkie kapelusze były w lesie. Przeszli więc przez cały las, przekroczyli strumienie, zaglądali do każdej jaskini, szukając tych wesołych kapeluszy. Kapelusze były bardzo sprytne. Znalazły się na drzewach, na zwierzętach, a nawet w jaskiniach. Każdy z nich opowiadał swoją historię o tym, co widział w lesie. Miś Brązuś i pan kapeluszowy
zaczęli odnajdywać kapelusze i słuchać uważnie każdej historii, czując, że las jest pełen tajemnic i cudów. A na koniec dnia, kiedy wszystkie kapelusze zostały odnalezione, pan kapeluszowy podziękował misiowi Brązusiowi za pomoc. Wszyscy wrócili do swojego miejsca, a teraz kapelusze były gotowe do swojego wielkiego występu. Odbyło się przedstawienie z kapeluszami i okazało się ono bardzo niezwykłe. Każdy kapelusz miał do opowiedzenia swoją niesamowitą historię o życiu w lesie. Były to praktyczne opowieści o przygodach, o przyjaźni i o odkrywaniu tajemnic natury. Las był pełen śmiechu i radości, a wszyscy obecni cieszyli się niezapomnianym widowiskiem. Dla misia Brązusia i wszystkich leśnych mieszkańców ten dzień był bardzo wyjątkowy. Mogli oglądać przedstawienie z kapeluszami w roli głównej, które opowiadały to, co przeżyły w ich bajkowym lesie. Dzięki temu, że kapelusze wyruszyły w las, mogły odkrywać piękno przyrody, poznać tajemnice, a później odegrać to wszystko na scenie. Po wspaniałym przedstawieniu z kapeluszami, miś Brązuś i pan kapeluszowy postanowili, że dalej będą przedstawiać swoje przygody w lesie. Przecież byli bardzo zachęceni opowieściami kapeluszy o przygodach i o tajemnicach lasu. I teraz sami chcieli odkrywać jeszcze więcej tych niesamowitych zakątków. Razem wyruszyli na długą wędrówkę przez las, poznając różne jego miejsca. Odwiedzili ukryte strumienie, w których żyły urocze żabki, a także górskie wierzchołki, z których rozciągały się wspaniałe widoki. Wszędzie, gdzie przeszli, spotykali różne leśne istoty i zwierzęta, które miały swoje własne historie i tajemnice. A podczas jednej z przygód natknęli się na ukryty las wypełniony dzikimi jagodami. Miś Brązuś i pan kapeluszowy zaczęli zbierać owoce, aby przygotować sobie smaczny posiłek. Siedząc w cieniu drzew, cieszyli się jagodami i rozmawiali o swoich ulubionych momentach ze swoich podróży. W pewnym momencie zauważyli coś iskrzącego się na polanie. To były płatki różnych kwiatów, które delikatnie opadały z drzew. Miś Brązuś chwycił kilka z nich i zaczął je dmuchać w powietrze. Ptaki zaczęły tańczyć wokół nich, tak jakby wykonywały wyjątkowy taniec. Pan kapeluszowy zrozumiał, że to był znak lasu, aby cieszyć się pięknem przyrody i doceniać te chwile. Spędzili resztę dnia na tańcu z płatkami kwiatów, w pełni doceniając wyjątkowość lasu. A kiedy nadszedł wieczór, miś Brązuś i pan kapeluszowy wrócili do swoich domków. Teraz każdy z nich nosił w swoim sercu zarówno wyjątkowość kapeluszy, jak i wyjątkowość lasu. Bo las jest pełen tajemnic, a przygody czekają na tych, którzy chcą je przeżyć. Sowa miała rację, że te kapelusze pojawiły się z powodu magii lasu, po to, aby każdy mógł poczuć je na własnej głowie. Miś Brązuś i pan kapeluszowy spędzili kolejne dni odkrywając sekrety lasu razem z kapeluszami, słuchając historii leśnych mieszkańców i ciesząc się pięknem przyrody. Każdy dzień był nową przygodą, a każda przygoda była niezapomniana. Drogie dzieci, niech każdy Wasz dzień będzie dla Was wyjątkową i niezapomnianą przygodą. Wokół nas jest pełno niesamowitych rzeczy do odkrycia. Wszystko, co nas otacza, jest wyjątkowe. Warto otworzyć oczy i zobaczyć. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.